Kolej dużych prędkości to jest taki projekt, którego widmo krąży nad Polską od jakiegoś czasu i przedstawiany jest tak w trzech słowach, że to jest coś, co będzie skokiem cywilizacyjnym, który spowoduje, że wreszcie między polskimi miastami, konkretnie czterema, Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem, nie będziemy się wlec, tylko będziemy jechali półtorej godziny, 45 minut z Warszawy do Łodzi. No i to może robić wrażenie, ale tutaj chciałem tylko tak skupić się krótko na kwestiach, na które trzeba zwracać uwagę i w Europie Zachodniej zwraca się uwagę na różne negatywne efekty, które wywoływane są przez kolej dużych prędkości. No i tu jest, tak ma wyglądać kolej dużych prędkości, to jest narysowana właściwie kreska na mapie bez jakichkolwiek głębszych refleksji, co tam jest po drodze, co to przetnie. No ale tak wygląda to widmo. I tak, pierwszy dosyć już popularny problem to jest tak zwany efekt tunelu. To znaczy te linie służą skomunikowaniu dużych metropolii i tworzą takie, jako że są pozbawione zwykle stacji pośrednich na terenach, jakie mijają, tworzą takie tunele, które nie pozwalają mieszkańcom tych tranzytowych terenów odczuć jakichkolwiek korzyści z istnienia takich ciągów. I tutaj my mamy w Polsce taką sytuację, że mamy trochę takie laboratorium kolei dużych prędkości. Jest to centralna magistrala kolejowa, która biegnie z Warszawy do Katowic i Krakowa. I tu właśnie mamy na mapie przedstawioną centralną magistralę kolejową. I na tym odcinku jest to około 200 km, jest tylko jedna stacja pośrednia. To znaczy prawie 200 tysięcy ludzi w bezpośrednim zasięgu tej linii w ogóle nie może z niej korzystać, tylko może sobie popatrzeć na przejeżdżające pociągi, ale nie tylko nie odczuwają korzyści z istnienia takich linii mieszkańcy, ale również przede wszystkim odczuwają ogromne uciążliwości. Ja bym to nazwał efektem antytunelu, to znaczy tunel jest pod ziemią i nie czujemy go, nie czujemy tego, że jakaś ważna inwestycja liniowa jest przeprowadzona, natomiast te linie nie są w tunelach, więc jest to efekt antytunelu, ponieważ no, słyszymy hałas przejeżdżających pociągów, jest to bardzo poważna bariera terenowa. Również na tym laboratorium, jakim jest Centralna Magistrala Kolejowa, można zobaczyć drogi, które do 70-tych lat istniały, a teraz są przerwane po prostu i nikt się nie interesował problemem tego, że ta droga przestaje istnieć. Bym powiedział, że na takiej skali mikro na Centralnej Magistrali Kolejowej można zobaczyć albo wydeptane ścieżki po nasypie, przez które przebiegają ludzie przed pociągami pędzącymi 160 km na godzinę, albo ludzi, którzy tak w pół skłonie czołgają się przejściami technologicznymi, żeby przejść z jednej wsi do drugiej. Efekt tunelu, ja się pokusiłem kiedyś na wyliczenie ekonomiczne efektu tunelu. I to są wyniki tego wyliczenia. To są dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I mamy tutaj trzy ciągi. Klasyczną linię Warszawa-Kraków przez Radom-Kielce, klasyczną linię Warszawa-Katowice przez Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Częstochowe i czerwona kreska to jest Centralna Magistrala Kolejowa. W tym przeliczeniu wziąłem pod uwagę tylko i wyłącznie gminy wiejskie, żeby, bo Centralna Magistrala Kolejowa idzie przez tereny wiejskie głównie. I chodziło o to, żeby miasta zwykle mają wyższe te dochody, chodziło o to, żeby nie zaburzyć tych wyników, tym, no, że na przykład Piotrków Trybunalski jako duże miasto ma wyższe dochody niż na przykład gmina Irządze, gmina wiejska. No i tu mamy pokazane. Najwyższe dochody są w gminach leżących na linii kolejowej klasycznej jednej i drugiej, a średnie dochody są na liniach, przez które w ogóle nie przebiega kolej, a najniższe są w tych gminach, przez które przebiega Centralna Magistrala Kolejowa. I oczywiście możemy powiedzieć, że jako że przebiega ona przez tereny wiejskie, no to naturalnym jest, że tam są te niższe dochody, ale jak zastrzegłem, to dotyczy tylko gmin wiejskich.
I co więcej, Centralna Magistrala Kolejowa będzie obchodziła w przyszłym roku 30-lecie. I przez te 30 lat to, że ta Centralna Magistrala Kolejowa przebiega przez te gminy i są tam na przykład różne jednostki PKP Energetyka, które dają pracę towarzyszącą tej Centralnej Magistrali Kolejowej, czy no jakieś tam rekompensaty ze strony kolei dla gmin, to mimo to Centralna Magistrala Kolejowa nie dała jakiegoś wyraźnego skoku dla tych gmin finansowego, ekonomicznego. Kolejna kwestia to jest efekt pompy, to jest najbardziej zaskakujący efekt. To znaczy kojarzy nam się infrastruktura z tym, że daje rozwój. Tymczasem efekt pompy to jest coś takiego, że dobrej jakości infrastruktura powoduje ucieczkę ludzi za pomocą tej infrastruktury z regionów, przez które ona przebiega. I tutaj przeszedłbym do autostrad, które są porównywalne z kolejami dużych prędkości, również przebiegają dość nie uwzględniając warunków lokalnych, terenów tranzytowych. I tu mamy województwo opolskie. Województwo opolskie przez środek województwa przebiega autostrada A4 i można by się spodziewać, że ona będzie impulsem, który podniesie poziom rozwoju tego województwa. Tymczasem województwo opolskie charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem ludności. W ciągu minionych 13 lat 64 tysiące mieszkańców opuściło województwo opolskie. To jest prawie 6%, to jest bardzo dużo, jak na skalę województw. I no tak, no, może autostrada sobie, spadek liczby ludności sobie, może to nie ma znaczenia, ale są wypowiedzi władz na przykład powiatu krapkowickiego, które jednoznacznie łączą upadek województwa opolskiego z autostradą. Może zilustruję to takim przykładem. Jest wielkie centrum handlowe w Bielanach Wrocławskich przy wejściu autostradowym, które spowodowało, że ludzie autostradą jeżdżą na zakupy do tego centrum handlowego atrakcyjnego i na znaczeniu straciły zakupy w miejscowościach typu Krapkowice, Gogol, bo ludzie mogą w ciągu 40 minut dostać się do centrum handlowego Bielany. Jest jeszcze efekt Starorzecza. Z definicji koleje dużych prędkości wyznaczane są poza zwartymi terenami miejskimi, poza terenami zwartej zabudowy i idą przez te tereny wiejskie. Co powoduje, że ruch przenosi się z klasycznych linii kolejowych, wokół których rozwijały się miasta, na linie nieuwzględniające siatki osadniczej. Tu mamy przykłady z Niemiec. Mamy Bonn 323 tysiące mieszkańców, Koblencja 100 tysięcy mieszkańców i Wiesbaden 200 tysięcy mieszkańców. A tutaj mamy mapę, jak wygląda ruch pociągów dalekobieżnych. Przez te duże miejscowości Bonn, Koblencję czy Wiesbaden-Moguncję ruch spadł, od kiedy zbudowano kolej dużych prędkości, na linię, która nie przebiega przez żadne istotne miejscowości, a co więcej w ograniczonym stopniu służy tym miejscowościom. Kolejny przykład to jest linia z Berlinu do Hanoweru. Tu mamy te duże miasta między tymi ośrodkami. Największe miasta to jest Brunswick, Magdeburg, Brandenburgia i Potsdam. I tutaj w ogóle na mapie przewozu dalekobieżnych nie widzimy tej wiązki łączącej tych miast, bo jej nie ma. To znaczy Magdeburg, w ogóle w Niemczech powstało takie określenie syndrom magdeburski. I syndrom magdeburski to jest właśnie upadek kolei w dużym mieście, spowodowany tym, że jest ono omijane koleją dużych prędkości. I znowu nasze laboratorium, Centralna Magistrala Kolejowa. Mamy linię przez Radom, Kielce, przez duże miasta, która upada, nie jest modernizowana, czasy jazdy bardzo się wydłużają. W ciągu minionych kilkunastu lat o godzinę dłużej jedziemy z Warszawy do Krakowa tą klasyczną linią. Pociągów jest coraz mniej, bo stopniowo przerzucane są na Centralną Magistralę Kolejową. No i teraz już chciałem przejść do następnego punktu programu, czyli do naszej rozmowy. I w obu kolejnych dużych prędkości, może tego nie słychać w mediach ogólnopolskich,
zrodził się dosyć istotny sprzeciw społeczny. Tu na tej mapie zaznaczone są, może to nie jest wszystko, to jest wszystko, do czego udało mi się dotrzeć, to znaczy przynajmniej, żeby znaleźć się na tej mapie, Rada Gminy musiała wydać negatywne uchwałę o negatywnym odbiorze tego projektu, bądź muszą tam funkcjonować jakieś ruchy społeczne. No i jak widać, na przykład wokół Łodzi właściwie nie ma akceptowalnego społecznie przebiegu kolei dużych prędkości, a Łódź ma być centralnym punktem tej kolei dużych prędkości. No i teraz właśnie zapraszam panie, które działają w różnych miejscach na tej mapie, bo nagle dowiedziały się, że przez ich miejscowości przebiegnie kolej dużych prędkości. Beata Ularowska, Międzygminny Społeczny Komitet Ochrony Środowiska, to są gminy Pabianice, Wodzierady i Lutomierz. Anna Ludwin-Właszczuk, Stowarzyszenie Aktywy dla Regionu, gmina Błonie. I Katarzyna Fereniec-Obszańska, Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Ziemi Nieborowskiej. No i jak to było? Nagle dowiadują się panie, że kolej dużych prędkości ma przebiec przez wasze domy, łąki, lasy. I rozumiem, że to było tak, że ktoś przyjechał i powiedział: szanowni państwo, zapraszam na spotkanie, bo jest ważna sprawa, o której musimy powiedzieć. Tak to się rozumiem odbyło. Poproszę panią Beatę. Nikt nie przyjechał i nikt nic nie powiedział. My musieliśmy pojechać sami. Dlatego, że cała sprawa budowy kolei dużych prędkości, mimo że już trwa od 2008 roku cały projekt, jest ukrywana. Ona nie jest upubliczniana. Naszym zdaniem ona jest ukrywana specjalnie. U nas w gminie wyglądało to w ten sposób, że poszła kartka tylko i wyłącznie po tych częściach wsi, które w jakiś sposób mają związek z przebiegiem kartka. Natomiast osoby, które nie są w ogóle związane z tym przebiegiem, w ogóle nawet nie dostały zawiadomienia o tym, że dwa kilometry od nich będzie taka inwestycja. My dostaliśmy takie zawiadomienie w gminie Lutomierz. W gminie Pabianice nie dostali nic kompletnie, dowiedzieli się od nas. Ponieważ o 500 metrów od mojego domu przechodzi granica gmin, poszłam do sąsiadów i powiedziałam: czy wiecie, że coś takiego będzie? No nie wiemy. A wiecie, że są konsultacje? Nie wiemy. A wiecie, że mamy tylko 20 dni, bo właśnie się zaczęły i kończą się 21 marca? No nie wiem. A na czym polegają konsultacje? No, konsultacje polegają na tym, żeby wysłać coś listem zwykłym na adres podany w internecie, na skrytkę pocztową. Wysłać ankietę, w której mamy się wypowiedzieć, co nam się nie podoba, czy może nam się podoba, co byśmy chcieli. No i się zaczęło, dlatego że w momencie, kiedy się zajrzeliśmy na stronę, na której była wyjaśniona całość tej inwestycji, strony notabene Polskich Linii Kolejowych, to no, włosy nam dęba stanęły wszystkim. I zrobiło się strasznie, zaczął się ferment. W gminie Wodzierady było najlepiej. W gminie Wodzierady pani wójt już od 2011 roku próbuje walczyć. Z różnym skutkiem czasami otrzymuje odpowiedzi. To jest dobre sformułowanie. Czasami otrzymuje odpowiedzi, często ich w ogóle nie otrzymuje. Większość odpowiedzi, które dostawaliśmy my jako komitet lub nasi samorządowcy, jest jakby skopiowana jeden z drugich. To znaczy jest taka sztampa, jak się odpowiada, że będziemy mieli postęp cywilizacyjny. Nie możecie państwo blokować postępu cywilizacyjnego, bo no nie możemy, prawda? Cywilizacja musi iść naprzód, musi być postęp, więc no musi być ta linia i tak macie się zgodzić, bo my chcemy postępu i tutaj wszyscy chcą postępu i postęp jest nieunikniony. W związku z tym tu się kończy zwykle. Podpis jest na przykład podpis pani Paturalskiej z Urzędu Marszałkowskiego, podpis marszałka województwa, podpis osoby związanej z Polskimi Liniami Kolejowymi i parę innych osób się podpisują pod tą sztampą. Czyli mamy, musi być postęp i my musimy polec na drodze tego postępu. No właśnie, no jesteście przedstawiani, to nawet w pismach pada takie określenie, bardzo często jest powielane, samotnymi wyspami. Jak te samotne wyspy postanowiły walczyć? To znaczy nagle dowiadujemy się, że tych samotnych wysp, że to nie jest jedna samotna wyspa, tylko tych samotnych wysp jest dużo. I
co te samotne wyspy postanowiły zrobić i jak to się stało, że wyście się dowiedzieli o sobie nawzajem? No my jesteśmy taką dosyć dużą wyspą, bo my na dzień dobry, jak tylko się dowiedzieliśmy, że są konsultacje, postanowiliśmy natychmiast się połączyć, 3 gminy się połączyły, natychmiast. Jesteśmy blisko siebie, graniczymy ze sobą, w związku z tym było to takie naturalne. I na zebraniu natychmiast powstała instytucja, która zasięgnęła opinii radcy prawnego, jak ma się nazywać, żeby się z nami liczono. Stąd nazywam się Komitetem Ochrony Środowiska, żebyśmy mogli rozmawiać o tych sprawach z naszym państwem kochanym. I mamy 3 gminy już w jednym komitecie od razu, czyli jest nas dużo i podnosimy wspólny wrzask, że tak powiem. Od razu trafiliśmy do władz samorządowych. Okazało się, że sejmik samorządowy starostwa powiatowego nie wie nic o tym, że będzie taki przebieg, że będzie taka inwestycja na terenie starostwa. I następnie tutaj między innymi dzięki Karolowi, bo też nawiązaliśmy z Karolem łączność, ja zaczęłam po prostu szukać po internecie, szukać wszystkich, kogo mogę o tym zawiadomić, kogo mogę rady zasięgnąć. Więc dotarłam do różnych stowarzyszeń, które się zajmują tego typu inwestycjami liniowymi, dotarłam do Salamandry, która się zajmuje tym, żeby były przejścia i że już taka inwestycja powstanie, żebyśmy w ogóle mogli jakoś żyć, prawda? Więc tam się dowiedziałam na przykład, ile kosztuje takie przejście. Jeżeli chcemy budować przejście dla zwierząt, najtańsze przejście, jak myślicie Państwo, ile kosztuje budowa takiego najtańszego, nie jest to most ekologiczny, tak jak na autostradę, tylko najtańsze przejście, którym może przejść osoba piesza lub zwierzę no wielkości człowieka. Słucham propozycji, ile kosztuje wybudowanie takiego przejścia? 500 tysięcy. Proszę dołożyć, ma pan z czego? Pół stadionu. No 2 miliony kosztuje najmniejsze przejście, proszę Państwa. To już sobie Państwo wyobrażacie, jak dużo tych przejść będzie w przebiegu, prawda? No, to by było na tyle, proszę koleżanki, może też co dalej. No właśnie, może zadam pytanie. No, dowiadujecie się i na tej fali powstają stowarzyszenia, komitety i jak to było? Czy chodziłyście od sąsiada do sąsiada? No bo to organizowane było oddolnie całkowicie. Jestem samotną wyspą z gminy Błonie. U nas wyglądało to w ten sposób, że internauci na forum Błonia zaczęli umieszczać dość niepokojące informacje na temat tego, że przez teren naszej gminy ma biec linia kolej dużych prędkości. Naturalną rzeczą było, że no, mieszkańcy mają wiedzę ograniczoną, zwrócili się do burmistrza naszego miasta z zapytaniem, czy on coś wie w tym temacie. Pan burmistrz powiedział, że tak wie, ale będzie to projekt rządowy i nic nam do tego. Mieszkańcy zaczęli drążyć temat troszkę dalej. Okazało się, że w sąsiedniej gminie, Ożarów Mazowiecki, działa już komitet protestacyjny, nie dla KDB przez Duchnicę i to był listopad 2011 roku. Niedaleko nas położona gmina Baranów, tam stanowisko Rady Miejskiej otrzymaliśmy, ja też jestem jeszcze radną Rady Miejskiej, gdzie Baranów, dużo mniejsza od nas gmina, oficjalnie protestuje przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości. No to zaczynamy drążyć temat, tak? Dopytujemy pana burmistrza w tej sprawie. No pan burmistrz mówi, tak, wydałem jedno pismo, gdzie ja tutaj protestuję, ale tak jak powtórzył to, co powiedział wcześniej, projekt rządowy, nic nam do tego, nie? No to my jako mieszkańcy dość nieustępliwi zaczęliśmy dopytywać się, co możemy jako mieszkańcy zrobić. Już na samym wstępie, na pierwsze pisma, jakie wysłaliśmy do kolei dużych prędkości, do powiatu, do Urzędu Marszałkowskiego, powiedziano nam, że to jest tylko studium wykonalności, to będzie tylko taka kreska na mapie i to właściwie też nic więcej. No to dalej drążyliśmy temat, bo skoro jest to kreska, to okazało się, że tych kresek do listopada 2011 roku na terenie naszej gminy powstały już 3 warianty. Tak? No i każdy kolejny wariant coraz bardziej inwazyjnie wchodził w infrastrukturę naszej okolicy, co powodowało, że coraz większa grupa osób zaczęła być dotkliwie przecięta. Skoro tak się zaczęło dziać, zaczęło przybywać osób zainteresowanych tematem i stworzyliśmy komitet protestacyjny i tak jak już wspomniałam, zaczęliśmy pisać pisma w różne miejsca. Tu koleżanka wspomniała, że odpowiedzi otrzymywaliśmy niewiele, a jak je otrzymywaliśmy, to były właśnie w tym klimacie, że postęp, że wspólna wyspa, że musimy dogonić tą Europę, bo ciągle za nią gonimy. No i w tym klimacie to wszystko się odbywało.
Następnie przyjęliśmy stanowisko Rady Miejskiej i dopiero w tym momencie, jak to stanowisko Rady Miejskiej zostało przyjęte, ono zostało rozesłane w różne miejsca, no coś się zaczęło dziać. To znaczy urzędy, tak, osoby, które do tej pory milczały, troszkę się poczuły urażone, że tutaj w gminie Błonie między innymi, no ktoś się sprzeciwił. Poszliśmy jeszcze krok dalej i zaczęliśmy osobiście domagać się wejść na różnego rodzaju sejmiki, tam rady posiedzenia sejmiku i w pewnym momencie też wykombinowaliśmy sobie, że skoro to jest program rządowy, no to może spróbujmy w samym Sejmie też z kimś porozmawiać. Napisaliśmy dość dużo pism do posłów, którzy działają na naszym terenie. 25 posłów działa na naszym terenie. Jeden poseł podpisał. Jeden. Napisał interpelację w naszej sprawie. No i ta interpelacja była też taka dosyć mało wnosząca. My już to wszystko i tak wiedzieliśmy. Próbowaliśmy w związku z tym podjąć dyskusję z firmą Idą, która wykonywała to z wykonalności. Zaczęliśmy zapraszać ich na spotkania do nas, tak? No, było to dość trudne, trwało to parę miesięcy. Przyjechali. Jako mieszkańcy, ponieważ nie chcieliśmy być posądzeni o to, że no właśnie tak jesteśmy przeciwko postępowi, pomyśleliśmy sobie, że w związku z tym opracujemy może jakiś wariant, tak? Który może wspólnie usiądziemy, ponegocjujemy. Znamy swój teren, zaproponowaliśmy przebieg po mniej inwazyjnym terenie. No i oczywiście wysłuchano nas, tak. Zaczęto się posługiwać bardzo skomplikowanymi technicznymi parametrami, że tak naprawdę to nie jest możliwe przesunięcie, bo przesunięcie u nas spowoduje przesunięcie w innych miejscach, ale oczywiście jak usiądziemy, będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. I zrobiono nam tak zwaną alternatywę, którą udowodniono, że jeszcze bardziej inwazyjnie mogą nas potraktować. No i co miało oczywiście znaczyć, że byśmy siedzieli cicho. No to my nie siedzieliśmy cicho, tym bardziej zaczęliśmy protestować, zaczęło przybywać gmin i osób, bo właśnie wtedy się narodził pomysł, że skoro jesteśmy te samotne wyspy, poszukajmy, czy jest nas więcej. No, Duchnice widzieliśmy, że są, Baranów okazało się, że też jest. To trwało parę miesięcy, nawet bym powiedziała około roku, zanim my w takim składzie tutaj się zaczęliśmy spotykać. No ale w końcu się udało, tak? Okazuje się, że właśnie tak jak za mną jest ta mapa na terenie przebiegu kolei dużych prędkości, tych gmin, które protestowały i które protestują jest naprawdę bardzo dużo. Jak one jeszcze zostały załatwione, może ja powiem, przepraszam za to określenie, ale w taki sposób, że projektanci oczywiście przyjeżdżali na te spotkania, a na przykład w marcu byli w gminie, tam wymyślam teraz Wróblek, w październiku byli w gminie tam Błonie i załatwiali tak tematy właśnie jednostkowo, tak? Jak grali coś w tej gminie, no dobrze, to poszli do drugiej gminy i co się, jak się tłumaczyli? No w ten sposób, że my już nie możemy nic zmienić, bo w tej gminie my już się dogadaliśmy, no i co? I znowu będziemy zmieniać, no tak nie wolno robić przecież, nie? No i takie to dyskusje prowadziliśmy, mamy kilka segregatorów pism, tak jak powiedziałam, parę interpelacji było złożonych i później narodził się pomysł, żebyśmy my, skoro nikt nie chce nam pomóc, nie chce z nami rozmawiać, to może właśnie jako te stowarzyszenia, komitety zaczniemy się zrzeszać i zaczniemy wspólnie działać. I tutaj przekażę połeczkę dalej. Pani Katarzyna jest z gminy Nieborów i gmina Nieborów jest o tyle interesującym terenem, że już jest przecięta przez autostradę A2 i teraz ma być przecięta przez kolej dużych prędkości, co oznacza, że tak naprawdę gmina będzie składała się z trzech oddzielnych części. I na tej podstawie, no może zastanówmy się, co już odczuwacie z istnienia autostrady i co rokuje, jakie problemy są przewidywane w związku z tym z koleją dużych prędkości. Ja może zacznę od tego, że te wszystkie wydarzenia dotyczą roku 2011, kiedy zaczęto wdrażać. My się dowiedzieliśmy o tym w tym roku, tak? I ogłosił to nasz ksiądz na mszy po prostu, ponieważ nasz wójt uważał, że to są tylko projekty i powiadomił nas, może jak przyjadą już z koparkami, bo wtedy będziemy coś wiedzieć. Natomiast wiedzieliśmy o tym projekcie i on miał iść jakby w pobliżu korytarza autostrady. Ta autostrada, no, że tak powiem, daje wymierne korzyści dla gminy, zresztą ludzie byli przyzwyczajeni do tego, ponieważ no od lat widzieli, zresztą była wytyczona tam trasa i wszyscy byli do tego przyzwyczajeni. Natomiast
kolej zupełnie, że tak powiem, podzieliła, podzieliła gminę na te części. Właściwie jesteśmy bardzo nowoczesnym prawie, no tylko lotniska. Po prostu w tej chwili chcą tam budować, ponieważ jest to blisko zjazdu z autostrady, to chcą budować hotele, jest przyzwolenie gminy na to. Więc dodatkowe jakby utrudnienia typu kolej, która, no nie wiem jak wam to powiedzieć, po prostu będziemy pomiędzy koleją a autostradą. Nie da się tam żyć. Natomiast z tego, co informują projektanci, no wykup będzie dotyczył około 20 metrów wokół, tak? No myślę, że po prostu jakby też myśleliśmy o odsunięciu tej autostrady, w stronę autostrady, natomiast powodowałoby to zamknięcie jakby części ludzi też w jeszcze mniejszym jakby fragmencie pomiędzy autostradą a koleją i stwierdziliśmy, że bez sensu jest w ogóle występować z taką propozycją. Więc chcieliśmy się przyjrzeć temu projektowi, czy rzeczywiście to ma sens. Natomiast nikt, że tak powiem, ja pisałam do ludzi, którzy są za tym pomysłem. Nikt nie odpowiedział. Z posłów łódzkich nikt nie odpowiedział. No a ja dostrzegam w waszej działalności taką lekką przemianę, że wyście najpierw chcieli poważnie rozmawiać o przesunięciu przebiegu, o nieniszczeniu, o zniszczeniu jak najmniejszej liczby zabudowań, zniszczeniu jak najmniejszej liczby cennych przyrodniczych obszarów. I wydaje mi się, że ta postawa planistów polskich linii kolejowych spowodowała takie odejście od tego tak zwanego syndromu nie w moim ogródku, tylko trochę gdzie indziej, do właściwie pełnego sprzeciwu. Czy rzeczywiście można mówić o takim trendzie u was? Pani Katarzyno, bo wiem, że wyście tam... Przepraszam, pani Anno, bo wyście tam przesuwali i to było tak, że odsuwało się od jednego domu, wchodziło na drugi dom i właściwie nie dało się poważnie rozmawiać z tymi planistami, bo oni trochę na złość, jeżeli nie przez wasze domy, to przez domy sąsiadów. Tak coś się odbywało, prawda? Tak, to zgadza się. To znaczy, wyszliśmy z takiego założenia, że rzeczywiście, no, skoro to jest tylko kreska na mapie, to może ponegocjujemy. W końcu całkiem spore pieniądze zostały przeznaczone na ten cel. W każdym piśmie też powoływano się tych, które do nas dotarły, że to są bardzo rzetelne, wnikliwe analizy na najnowszych ortofotomapach i tak dalej, które tak naprawdę były sprzed 4 lat albo i 5, bo udało nam się to odkryć. I kiedy się okazało, że nie ma dobrej woli, tak? I dotarło też do nas, że to przesunięcie rzeczywiście na przykładzie Duchnic pokazało, że tam się udało przesunąć w pobliżu autostrady i to spowodowało uwięzienie około, nie wiem, sporej grupy ludzi. Tam jeden komitet przestał działać, no to narodził się drugi komitet, więc doszło do nas, że to rozwiązanie przesunięć, no, wywołuje konflikty w innych miejscach i to nie o to chodzi. W Dubrawie była podobna sytuacja, w Dubrawie Czernica, dwie gminy. Kiedy dogadali się ci z Dublewą, tworzyli nowy zupełnie obszar Natura 2000, więc wszystko poszło w Czernicę teraz i też Czernica protestuje. Dublew właśnie chwilowo jest zadowolony, poczekają, czy przesuwa się w drugą stronę. Natomiast proszę Państwa, są Wam chyba nieznane pewne parametry tutaj prawne tej całej sytuacji. Mianowicie sytuacja jest taka, jeżeli mamy do czynienia z jakąś inwestycją, poważną inwestycją, to podstawowa rzecz, która powinna wystąpić na samym początku tej inwestycji, nazywa się rezerwa gruntów. Proszę Państwa, no tutaj nie występuje tego typu sformułowanie w ogóle. I to wszystko jest robione tak, jakby ta kolej się miała unosić w ogóle tak gdzieś, nie wiem, z pół kilometra nad ziemią. To znaczy, do tej pory nadal wydawane są zezwolenia na budowę w przebiegu tej kolei. Od 2008 roku występuje taka inwestycja, no, na planach, prawda? Jest planowana, jest montowana w różny sposób planistyczny i nadal nie ma czegoś takiego, żeby nie można było tam w przebiegu tej inwestycji się budować. Proszę Państwa, no oczywiście gminy i samorządowcy nam się tłumaczą, że oni nie mają możliwości prawnej przestać wydawać te zezwolenia, bo rezerwa gruntów nie została powołana.
I teraz wyobraźcie sobie Państwo dramat tych ludzi, którzy w 2008 roku wzięli kredyt i się budują. I właśnie skończyli budowę. I w przebiegu konsultacji 2013 rok dostali właśnie taki list od gminy, że właśnie tam będzie kolej przez Sanu. No albo teraz dramat ludzi, którzy dopiero co kupili działkę i nikt im nie powiedział, że tam będzie kolej. Bo nie ma, powiedzmy sobie od razu, samorządowcy, którzy informują swoich mieszkańców po tym, że coś takiego będzie, to są wyjątki. To nie jest tak, że samorządowcy stoją za nami murem i mówią, proszę Państwa, no my nie chcemy takiej inwestycji tutaj lub no może byśmy coś zmienili, tylko oni po prostu chowają głowę w piasek i nic nie robią. Standardem jest wypełnianie ankiet przesyłanych z biura tych kolei dużych prędkości lub z biur planistycznych. Wypełnianie ankiet w taki sposób, że na przykład, że my nie zgłaszamy żadnych kompletnie do tej inwestycji uwag. Była taka ankieta na początku, pierwsza w ogóle kontakt biura planistycznego i domu z samorządami. To była taka ankieta, w której był punkt chyba E albo F, już nie pamiętam, który to punkt był, czy mieszkańcy gminy, jasno powiedziane, zgłaszają jakieś postulaty związane z tą inwestycją. No i zostało odpisane skądinąd zgodnie z prawdą, że nie zgłaszają. No bo niby jak mają zgłaszać, jak nie wiedzą. I proszę Państwa, to jest standard. Więc może być tak, że no po prostu ludzie do tej pory nie wiedzą, bo my staramy się zawiadamiać jak możemy. Ale ja na przykład na swoim własnym terenie, z moim własnym płotem mam 18 działek rekreacyjnych, co do których nie udało mi się jeszcze namierzyć właścicieli. Bo muszę pisać do biura, żeby mi udostępniono informację, prawda, która jest informacją wrażliwą, no bo to muszę mieć imię, nazwisko, adres. Więc jako komitet będziemy pisać oczywiście. Próbowałam wydobyć to z gminy, to się nie daje zrobić. No bo po co na to, nie? W związku z tym, proszę Państwa, no bardzo wielu ludzi jeszcze nie wie, że już nie ma tych działek. Oni ciągle jeszcze nie wiedzą. I od 2008 roku na tej trasie powstawały, powstają i ciągle będą powstawać domy mieszkalne, zakłady pracy i mnóstwo innych rzeczy, które ma docelowo zniknąć z powierzchni ziemi, czyli dajemy im no, takie tymczasowe funkcjonowanie, tak? No 2008 roku do 2014, kiedy to ktoś padł na pomysł, że może już się zacznie ta budowa, to ile sobie pofunkcjonuje taki człowiek? A to są często ludzie, którzy chcieli tam do końca życia mieszkać lub do końca życia pracować. Zresztą no, mamy w Polsce akurat taki model życia, że my chcemy się umiejscowić, prawda? Inaczej jest w Niemczech. Niemcy wynajmują mieszkania, przemieszczają się pomiędzy dzielnicami w zależności od tego, co lepiej i często nie mają nic własnego. A Polska jest krajem własnościowców. To jest, słuchajcie, ogromne moim zdaniem osiągnięcie polskie w Europie. Patrząc na kraje Unii Europejskiej, Polska jest krajem własnościowców. Tak dużej ilości ziemi w rękach zwykłych szarych obywateli, tak dużej ilości budynków i nieruchomości w rękach zwykłych szarych obywateli nie ma na przykład w Niemczech. Jestem pewna, że nie ma. My jesteśmy krajem własnościowców i tutaj w nas to uderza niesamowicie. I po prostu ci ludzie stracą dorobek życia na skutek takiej, a nie innej polityki tutaj. Jeszcze było takie dosyć przełomowe wydarzenie, może się wydawać ze skali ogólnokrajowej, to znaczy w 2011 roku pod koniec minister transportu Sławomir Nowak ogłosił zamrożenie projektu kolei dużych prędkości. Jak w skali lokalnej wyście odczuli to zamrożenie? To znaczy, czy przysłali, że w związku z tym wstrzymują pracę, czy wręcz przeciwnie. Wiem, że pani Katarzyna takie pismo dostała kluczową od marszałka łódzkiego. To znaczy, no tak, od 2011 jest wstrzymany projekt i to jest świetna zasłona, że nic się nie dzieje. Natomiast w 2013 w marcu zrobili nam konsultacje. Fakt, że one są niespołeczne. Są to konsultacje zamówione przez PKP. Do ich wyników też nie bardzo mamy dostęp, bo PKP no, zrobiła to dla siebie, tak, żeby zobaczyć, z kim będzie miała problem. Wszyscy, których prosiliśmy, żeby wzięli w tym udział, dostali takie same odpowiedzi, tak? No a pismo od marszałka łódzkiego wskazywało, że właściwie to zamrożenie, o którym mówił minister, nie ma miejsca. Tak, prosiliśmy właśnie marszałka województwa, żeby do nas przyjechał, żeby z nami porozmawiał, ponieważ no, PKP twierdzi, że na tym etapie z nikim nie rozmawia i
to nie jest ten czas. Tylko, że a Marszał nam napisał, że za chwilę, to znaczy pod koniec tego roku będą konsultacje społeczne, które muszą przeprowadzić. Muszą przeprowadzić, tak, przy tak dużym projekcie. I że no, on nam wspomni, będzie pamiętał o naszym Nieborowie, tak, bo w zapisie projektantów nasz Nieborów, czyli nasze zabytki są mało znaczące. Zresztą jak się prześledzi tą trasę, to ona idzie przez bardzo wiele lasów, przez bardzo wiele terenów Natura 2000, wiele zabytków, które być może są dla rzeczywiście projektantów z Hiszpanii nieznaczące, tak? Natomiast Nieborów jest jednym z miejsc, że tak powiem, trzech miejsc w Polsce, gdzie są autentyczne po prostu rzeczy zachowane, bo przecież przeszła wojna i mało takich obiektów jest. A dodajmy, że Kolej Dużych Prędkości przebiega przez teren zespołu Nieborowskiego. W tych wstępnych dokumentach planistycznych było zastrzeżenie, że pod uwagę brane są obiekty do 1000 metrów od Kolei Dużych Prędkości i mimo, że przez teren zespołu pałacowego ma przebiegać Kolej Dużych Prędkości, to uznano, że jest to nieznaczącej klasy zabytek i można go dać na zniszczenie. Jeszcze jest kwestia taka, wydaje mi się, że to zamrożenie mityczne Sławomira Nowaka spowodowało, że wam nasiliło się, że odpowiadają wam różni ludzie, różne instytucje, do których się zwracacie, że jest albo za wcześnie na działanie, albo za późno na działanie. To jest chyba najczęstsza odpowiedź, tylko że one są naprzemienne. Raz jest za wcześnie, raz tak, jest za późno. Tak, wezwaliśmy na pomoc oczywiście wszystkie żywioły. Telewizję, radio, gazety, wszędzie, gdzie możemy, staramy się zaistnieć. Przyjechała telewizja łódzka, zrobiła materiał, materiał poszedł, a na dole, na pasku było napisane, no nie wiadomo kiedy będzie ta inwestycja, ale mieszkańcy zdecydowali, że już będą protestować. I tak w taki sposób jesteśmy traktowani, bo nie wiadomo, czy to w ogóle będzie. Uruchomiliśmy posła, oczywiście też nie ma chęci zbyt dużej wśród posłów, jeden się znalazł, Matuszewski się nazywa. I udało się. Poszła interpelacja, dostaliśmy odpowiedzi, przy tym odpowiedzi też oczywiście były spod sztampy. I no niestety nie udało się z tych odpowiedzi wywnioskować, jaki jest stan prawdy, bo nas interesowało dokładnie, czy to jest zamrożone, czy to nie jest zamrożone. Dokładnie nas to interesowało, no bo to zamrożenie to jest taki medialny tekst, który ja osobiście nie wierzę i mój komitet cały też nie. My uważamy, że jest to medialne jakieś takie odniesienie, które ma w jakiś sposób nas uspokoić. I z tego, co poseł Matuszewski interpelował, nadal nie zostaliśmy poinformowani, jaki jest autentycznie stan prawny, na jakim etapie jest ta inwestycja. Ciągle tego nie wiemy, natomiast ponieważ myśmy bardzo dokładnie odrobili lekcje z zagrożeń, łącznie z tym, że przewidzieliśmy konieczności zmiany zmieszczenia służb ratunkowych, które będą w jakiś sposób im będzie ta inwestycja przeszkadzać, bo wiadomo, że mamy rejonizację co do pogotowia ratunkowego, na przykład straży i tak dalej, i że oni muszą mieć jak dojechać. Więc no, nam wyszło z tego, że na przykład może trzeba będzie, nie wiem, nad torami podawać nosze, żeby było szybciej, bo po jednej stronie będzie pogotowie, po drugiej chory, no może być różnie, prawda? No i pani Ewa Kopacz nam odpisała, bo to ona odpisywała w efekcie, odpisała, że to nie ma problemu, bo droga serwisowa będzie, będziemy się poruszać drogami serwisowymi, tylko że droga serwisowa będzie z jednej strony, potem będzie ten kawałek, który będzie absolutnie dla nas niedostępny i będzie druga strona, czyli mieszkańcy. W związku z tym to wszystko jest ciągle nierozwiązane, cały czas sztampowe odpowiedzi z Sejmu, także przyszła sztampowa odpowiedź. Wszystko będzie dobrze, będzie postęp. No. Zaznaczam jedną rzecz, proszę Państwa. My nie jesteśmy przeciwko temu, żeby kolej w Polsce jeździła szybko. My bardzo chcemy, żeby ona szybko jeździła. Tylko tak duże koszty, żeby ona jeździła w tym miejscu, absolutnie są niedopuszczalne. Ona sobie może jeździć tam, gdzie powinna być kolej. Przeprowadziliśmy dość dokładną analizę tego, jak na tej trasie, konkretnie mój komitet zajął się tym, jak wygląda trasa z Łodzi do Sieradza, no bo ten kawałek, prawda, i tam dalej. I wychodzi nam, że rezerwa gruntów kolejowa jest olbrzymia. Mało tego, mówi się o tym, że to ma być skomunikowane z tym laboratorium, o którym mówił pan Karol, czyli z centralną magistralą kolejową. Jeżeli to ma być z nią skomunikowane, to my naprawdę w Łodzi mamy taki piękny kawałek,
której strategii rozwoju województwa łódzkiego 20-letniej jest opisany pod nazwą niewykorzystany potencjał rozrządowy. Wiecie Państwo, gdzie to jest? Gdzie mamy w Łodzi niewykorzystany potencjał rozrządowy olbrzymiego kawałka należącego do kolei? Olechów? Dokładnie. Mamy Olechów i skomunikowanie tego z Centralną Magistralą Kolejową przez Olechów byłoby naprawdę sensowne, natomiast nie ma żadnego sensu rycie tuneli w pociętej rzekami i ciekami Łodzi. No chyba, że będziemy tutaj uruchamiać jakąś trasę turystyczną z łódkami później, no bo coś trzeba będzie z tym zrobić, prawda? Jak już pieniądze będą wydane, to może sobie jakieś zrobimy, jakieś sztolnia czarnego w Stronga 2, prawda? Tu będzie w Łodzi, trochę dłuższa będzie. No, no dobrze, to by było na tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. Wasze organizacje nawiązały dość intensywną współpracę, to znaczy od tego kółka tutaj, to są Ożarów Mazowieckich te Dutnice, aż po Mikstat na południu od Kalisza, zaczynacie się dogadywać. I co dalej? Co dalej ma wyniknąć z tej współpracy? To znaczy będzie jakieś stowarzyszenie, federacja, protesty, manifestacje? To znaczy, to trochę mozolnie trwa, tak? Bo, że tak powiem, próbowaliśmy to złączyć się poprzez gminy, natomiast gminy to jest niewielki odzew, tak? Na 54 gminy odpowiedziały 3. Jeżeli chodzi o władze gminy, czy o pracowników gminy. Więc teraz, że tak powiem, podzieliłyśmy się z gminami i kwestia jest taka, że krok po kroku, to znaczy znajdujemy telefony do sołtysów, do stowarzyszeń, do gospodarstw agroturystycznych, gdzie przeważnie słyszymy, że władze samorządowe mówią, że to jest, że tak powiem, zaproszony projekt, tego nie będzie na to pieniędzy. No i w ten sposób, i oni dopiero jak przedstawiamy im chociażby pismo od marszałka, że za chwilę będą konsultacje społeczne, a propos, one mają się wydarzyć koniec roku, czyli listopad, grudzień, do tej pory nikt nic nie odpowiedział, nawet jeżeli pytamy PKP, to nic nie odpowiadają. Natomiast no, w ten sposób działamy, że chcemy się połączyć, zrobić porozumienie gmin, tak, żeby ktoś poważnie z nami siadł i porozmawiał. Tak? Bo inaczej nam powiedzą, że jesteśmy samotnymi wyspami. Natomiast jeżeli będzie to ogólnopolska organizacja, jeżeli będzie to porozumienie, tak chcemy to nazwać, porozumienie nieborowskie, jesteśmy już po ustaleniu, jakie są zasady tego porozumienia. W tej chwili trwa proces, powiedzmy, jak gdyby ratyfikacyjny. No bo to nie można tego tak nazwać w komitetach, ale niemniej no, nie możemy wszyscy przyjeżdżać na te zebrania, bo to jest niemożliwość fizyczna. W związku z tym przyjeżdżają przedstawiciele, ustalamy dokumenty. Te dokumenty w tej chwili są już u członków, założycieli naszych stowarzyszeń i jesteśmy w trakcie rozmów na ten temat. Myślę, że w tym tygodniu, półtora tygodnia najpóźniej będziemy mieli sprawę załatwioną i będzie to porozumienie. Będziemy starali się do tego porozumienia wciągnąć jak najwięcej osób. I proszę Państwa, my po prostu jako obywatele, jako ci w tym przebiegu, którzy są najbardziej świadomi tych zagrożeń, chcemy naszemu państwu zaoszczędzić pieniędzy, bo czy Państwo sobie wyobrażacie wszystkie te procesy, mamy pozwy zbiorowe w tej chwili weszły, pozwy zbiorowe, to one na pewno zostaną wykorzystane, żeby wyciągnąć odszkodowania za upadek gospodarstw agroturystycznych, proszę Państwa, bo to im bardzo zagraża. Upadnie gospodarstwo, w którym krowy dają mleko, ale jak upadnie gospodarstwo agroturystyczne z końmi, to będą dużo większe odszkodowania, proszę Państwa, niestety. I to wszystko będzie z pieniędzy podatników, to jest chyba jasne. I tutaj mamy taką bardzo dużą sytuację konfliktową pod tytułem konflikt łódzkiego szlaku konnego z tą koleją. Kolej ewidentnie niszczy nam całą inwestycję, która kosztowała 33 miliony. Można się oczywiście spierać, czy to było warte tych pieniędzy, ale to już powstało, to już jest i funkcjonuje. Ludzie wzięli kredyty, żeby zrobić hotele, stajnie i tak dalej i będą odszkodowania. Ze względu na sposób, w jaki to jest w Polsce załatwiane, jak ta inwestycja jest realizowana, to odszkodowania na 100% zostaną przyznane później. Bo no, my już mamy prawników takich w tej chwili, którzy mają możliwość tutaj nam powiedzieć, jak to ma być. Proszę Państwa, zostaliśmy pouczeni, że jeżeli nie ma w BIP-ie zawiadomienia o konsultacjach, a nie było, to robimy print screening i mamy dowody na to, że nasze państwo polskie nas lekceważy.
W związku z tym, jeżeli mamy dowody na to, że te konsultacje były w taki, a nie inny sposób prowadzone, to ci ludzie odszkodowania dostaną. To jest jasne. Pani Anna, z czego wynika to zjawisko, że mieszkańcy nie mogą polegać na swoich władzach gminnych? Z czego wynika to, że władze gminne stoją okrakiem między interesem mieszkańców, a tym, co narzucić chce rząd? No cóż, nie wiem, czy będę miała odpowiedzieć na to pytanie, ale tak jak podjęliśmy rozmowy na terenie naszej gminy, to nie jest tak, że... Znaczy, u nas w chyba jest specyficzna sytuacja, ponieważ wójt Baranowa, burmistrz Ożarowo-Mazowieckiego, no to są przykłady samorządów, które bardzo aktywnie włączyły się w ten proces właśnie takiego, nie walki z tym, ale żeby tak zmniejszyć szkodliwość już jeżeli, tak? Natomiast u nas sytuacja była taka, że tak jak już powiedziałam, nasz burmistrz uznał, że to jest coś, co jakby od niego nie zależy i on będzie się tym zajmował, nie widzi w tym interesu tak naprawdę. Z jednej strony. Dopiero to ruszenie nasze społeczne spowodowało, że no już zlecił to sekretarzowi, no już zlecił to do Wydziału Dróg i Mostów, żeby jednak się pochylić nad problemem, tak? I żeby z tą sprawą się zająć. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo my tak tu mówimy o tych naszych interesach takich lokalnych, że tutaj będzie zagrożone nasze dobro. Tak, nie wiem, mogę odejść, tak troszeczkę. Ale tak zaczęliśmy się od samego początku zastanawiać, jak ma służyć ta inwestycja, tak? Jak ona jest ekonomicznie uzasadniona, jakie to będą pieniądze. Oczywiście to jest inwestycja publiczna, chyba tak się nazywa, no, ale podobno jest szykowana, bo Unia mówi, że nie da pieniędzy, no państwo polskie tego nie udźwigni, więc pewnie gdzieś tam tutaj szuka się ujścia. No to wydaje nam się, że tym bardziej wobec tego, no właśnie my, zwyczajni ludzie, nie będziemy korzystać z tej linii dużych prędkości. Jesteśmy zwolennikami modernizowania tego, co już jest, bo mamy, myślę, że fantastyczne linie kolejowe, które, jak Państwo wiecie, działają słabo, bo na przykład od nas do Warszawy czasami jedzie się po 2 godziny, a opóźnienie 200 minut, za opóźnienie serdecznie przepraszamy, tak? To znacie Państwo ten komunikat. I tu się domagamy, żeby w tą stronę iść, żeby tutaj te pieniądze przekazywać, a nie realizować jakieś, nie wiem, no, wymysły panów z Unii Europejskiej i też naszych lobbystów. Nie wiem, czy to wystarczy. A czy można powiedzieć, że ten wasz ruch tak naprawdę, w cudzysłowie, został stworzony przez polskie linie kolejowe, przez instytucje tworzące kolej dużych prędkości po prostu aroganckim podejściem do was, że gdyby nie oni, to byście się nie dogadali, nie byłoby tej współpracy ponadlokalnej, tylko oni mogli to w dużo bardziej cwany sposób zrobić. Oni nas zmusili do działania, po prostu my nie mamy wyboru. Proszę Państwa, tutaj w wielu rzeczach nie ma wyboru. Mówi się o tym, że to ma iść przez tereny rolne. Na przykład rolnik, który bierze kredyt i ma 5 lat go spłacać, w momencie, kiedy w trakcie tego kredytu wyskoczy mu jakaś autostrada lub linia kolejowa i on nie był na to przygotowany, to on jest ugotowany dokument, on walczy o życie w tym momencie. On nie może w połowie trwania spłaty kredytu pozbyć się ziemi. Na przykład jednego paska, przez który będzie przechodzić kolej. Takie rzeczy się dzieją. W związku z tym oni zmusili nas do tego, żebyśmy działali. Ja nie jestem takim społecznikiem, który by zaraz się rzucał i wszystko zmieniał w mojej okolicy, natomiast ja po prostu nie mam wyjścia. Dlatego, że obok mojego domu konkretnie jest Aleja Dębowa zgłoszona od 2010 roku do pomników przyrody. Jedyna w powiecie, tak duża Aleja Dębowa. I proszę Państwa, żeby ta Aleja Dębowa przetrwała i istniała, no to ta kolej w tym miejscu nie ma prawa przechodzić, bo ona dokładnie przez nią idzie. Nikt nie sprawdził tego, że tam są dęby, bo pan robił dębę w Hiszpanii, nie? Stamtąd nie widać. No właśnie, bo to jest jeszcze problem kompletnego, zdalnego projektowania tej linii, kompletnego nieuwzględniania lokalnych warunków i wydaje mi się, że panie natrafiły na różne przykłady tego, że oni w ogóle mają nieaktualne materiały sprzed wielu lat, na których planują kolej dużych prędkości. Myślę, że po prostu gdyby rzeczywiście odpowiadali na zaproszenie, przychodzili, rozmawiali z ludźmi, tak? Ta siła w nas nie byłaby taka duża, tak? Żeby walczyć o swoje, no bo
jest ktoś, kto wyciąga rękę, rozmawia, tak jak my chcieliśmy rozmawiać, pisaliśmy do nich. No, odpowiedź jest żadna, tak? To nie jest ten etap. Teraz piszemy przed konsultacjami, że znowu ich zapraszamy, że chcemy rozmawiać. Znowu jest 0 od 0, tak? My czekamy w końcu, kiedy będzie ten moment, kiedy będziemy mogli się wypowiedzieć. I tutaj jedyną, że tak powiem, znaczy muszę tu podziękować właśnie panu Karolowi, bo że tak powiem, on dużo pisał o tych kolejach i jak człowiek zobaczył, że idzie to 200 metrów od domu, to automatycznie szukamy informacji, tak? I no taką dla mnie jedyną nadzieją jest właśnie ten człowiek, bo on nam powiedział, że słuchajcie, we Włoszech tego nie zrobili, bo ludzie już na etapie tak budowy po prostu protestowali, oni się tam były zamieszki, tam ludzie nie chcieli tego, tak? Zresztą we Francji też protestowali i w wielu innych miejscach, tak? To nie tylko, że tak powiem, polscy wiśniacy protestują. To rzeczywiście jest szkodliwe i rzeczywiście pochłonie dużo pieniędzy. I to nie tylko nasze, że tak powiem, miejsca zostaną zniszczone, ale też będą wasze pieniądze też na to szły, tak? Bo sama budowa to, że tak powiem, to jest część pieniędzy, natomiast utrzymanie tego jest też bardzo kosztowne. To wszyscy będziemy za to płacić, tak? A kto będzie tym jeździł? Dobrze. Nie wiem, może byśmy oddali głos publiczności, bo na pewno są pytania. Dziękuję. Konrad Pisacki, jestem z Polski Społecznej. Chciałem taką rzecz uściślić, ponieważ w świetle tych takich bardzo mocnych argumentów, które zarówno panie przedstawiły, jak i zostały przedstawione w prezentacji, wynika, że no, jest bardzo duży zarówno sprzeciw, jak i pytanie o sens budowy linii kolei dużych prędkości. Czy jak mam odebrać, czy są panie i wszystkie komitety protestacyjne z zasady przeciwne samym idei budowy kolei wielkich prędkości, czy też nie? No i oczywiście argumenty za budową linii KDP są powszechnie dostępne. W mediach, prawda, możemy się dowiedzieć, co to daje, co to da, co to może dać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Argumenty przeciw zostały tutaj przedstawione przez Karola w prezentacji. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie musimy pamiętać o tym, że TGV, czy AVF w Hiszpanii, czy ICF w Niemczech, to są linie, które są obsługiwane przez, które obsługują rejony, które są też mocno nasycone połączeniami regionalnymi, lokalnymi. Tym samym chłonność tych regionów jest o wiele większa, ponieważ ci ludzie mogą z tych poszczególnych miast, miasteczek, wsi, prawda, dojechać do tych punktów węzłowych i tam się już przesiąść rzeczywiście i pojechać, nie wiem, z Berlina do Kolonii, prawda, dajmy na to szybko już, wybierając kolej, a nie autostradę czy samolot. I pytanie jest, czy rzeczywiście warto wydawać te kilkadziesiąt miliardów, bo to są takie pieniądze, jeżeli chodzi o samą budowę i zakup taboru KDP w Polsce, czy może jednak nie przyłożyć się bardziej do tego, żeby wykorzystać już istniejącą infrastrukturę. Z tego co wiem, linia pomiędzy Warszawą a Poznaniem ma już parametr eksploatacyjny 160 dla pasażerskich, 120 dla towarowych. Planowana jest budowa protezy koniec polskiej, która będzie mogła połączyć Małopolskę z Dolnym Śląskiem, tym samym skróci ten czas przejazdu, prawda? Tym samym też z Warszawy, no bo połączenie z Warszawy do Krakowa to jest centralna magistrala kolejowa, prawda? Więc będzie można też szybciej niż teraz przyjechać do Wrocławia z Warszawy. Więc pytanie jest takie, czy w tej naszej perspektywie, w tej naszej rzeczywistości bardzo taki ładnie opakowany projekt kolei dużych prędkości nie jest czymś takim jak wstawianie do domu takiego porównania, takiej metafory użyję, że mamy dom, sypią się tynki, cieknie sufit, klamki odpadają, szyby powybijane, a tu walniemy sobie na ścianę 40-calową plazmę, prawda? No ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda, no ale nie jest rozwiązany zasadniczy sens, czy zasadniczy problem. Z bardzo drogim abonamentem. Oczywiście z bardzo drogim abonamentem, tak? Trzeba też pamiętać o tym, że linia dużych prędkości jest bardzo energochłonna. To są często, z tego co pamiętam, we Francji to jest 15 tysięcy volt, prawda? To są o wiele większe moce muszą zostać włożone w to, o wiele więcej energii musi zostać przetransferowanych, aby obsłużyć takie składy. Więc ponawiam pytanie, tak, czy są generalnie komitety przeciwne, jako też
rysująca się federacja komitetów, czy są z założenia przeciwne całemu projektowi kolei dużych prędkości. I dziękuję. Tak, dokładnie chcemy, żeby ta kolej, która jest, jeździła szybko. Nie chcemy nowej kolei w nowym miejscu, niekompatybilnej. Proszę Państwa, jeżeli stanie się jakakolwiek katastrofa na kolei tej normalnej, że tak nazwę, niby że wolniejszej, to nie będzie możliwości przesunięcia ruchu na te tory, które powstaną koło nas. Dlatego, że to wszystko jest niekompatybilne. Oprócz tego, że energochłonne to całkowicie inne. Wszystko inne nie ma możliwości wykorzystania to do czegokolwiek innego. To będzie tylko i wyłącznie dowożenia ze przyczyny dupy biznesmenów, którzy sobie wpiszą w koszty bardzo drogie bilety. I to będzie koniec. No jeszcze członkowie rad nadzorzy, czy w tejże kolei oni będą mieli za darmo, to jeszcze będzie parę osób więcej. Także absolutnie jesteśmy przeciwko budowaniu dodatkowej kolei, która w Polsce przy takich odległościach, jakie mamy, jest niepotrzebna. Troszkę inne są odległości w Hiszpanii i trochę inne są odległości w innych państwach Unii, bo u nas takich odległości nie ma. I to, co mamy, proszę Państwa, my idziemy już w kierunku KDP, obsługiwanego przez Intercity, prawda? Oni chcą być KDP. Oni chcą być KDP na tych liniach, które są. Oni kupują Pendolino, jakie ono jest takie jest, nie będziemy komentować, co tam się dzieje, bo to nie jesteśmy fachowcami. Natomiast wygląda to tak, że oni chcą, żeby to szybko jeździło. I jesteśmy zdania, że tak powinno to wyglądać, albo jeszcze lepiej tu, gdzie jest. I jak najbardziej jesteśmy za tym. Natomiast to, co nam proponują dodatkowo, jest zupełnie, absolutnie niepotrzebne. Dokładnie porównanie, które Pan tutaj powiedział, jest jak najbardziej na miejscu. Tak, można powiedzieć, że Panie od spraw swoich problemów lokalnych przeszły do całościowego spojrzenia na politykę transportową naszego kraju. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Czy ktoś porównał koszty programu TIR na tory 50-100%, 75% tego programu do zrealizowania z tymi kosztami KDP? Bo jeżeli chodzi o sprawy zdrowia ludzi, którzy zamieszkały w pasie rażenia autostrady, to ona jest, te sprawy są doskonale opisane. Tam jest w zależności od odległości wyliczona ilość przypadków nowych raka, nowotworów złośliwych, też krwi, ale też płuca i szeregu innych, które są zależne od odległości od osi jezdni. W związku z powyższym, gdybyśmy zrealizowali za te pieniądze program TIR na tory, chociaż w małej części i w tych najgorszych czarnych punktach Polski, to wówczas byłby sens nie tylko ekonomiczny, ale i zdrowotny tego postępowania. Tak, pan powiedział, że za te pieniądze w małej części byśmy zrealizowali program TIR na tory. Jest zupełnie odwrotnie. To znaczy program TIR na tory to jest ułamek kosztów budowy kolei dużych prędkości, ponieważ podstawowa infrastruktura dla programu TIR na tory już jest, to znaczy linie kolejowe istnieją. Sprawą są wyłącznie budowa terminali, kilkunastu, w zależności od tego, na jakich trasach miałyby się odbywać te przewozy TIR na tory. No a kilkanaście terminali przeładunkowych, no to stanowiono bardzo drobny ułamek projektu, całkowicie budowy nowej, rozgałęzionej linii kolejowej. Chciałam podziękować za ten tutaj głos, dlatego że to by bardzo dużo ułatwiło ludziom życie, dlatego że po pierwsze tiry by były na torach, a przepustowość autostrad dróg by się zwiększyła. W związku z tym moglibyśmy, prawda, wiadomo, wszyscy wiedzą, co to oznacza, mniej korków, mniej wypadków. I w związku z tym dziękuję i jak mam tutaj takie ulotki, to Państwu rozdam. Tego w tym nie ma, ale jeżeli mogę sobie pozwolić, to dopiszemy. Rozgrzany tym podziękowaniem chcę poinformować Państwa, że kiedyś wierzyłem, że coś w naszym kraju można załatwić się w tym obszarze i pomagałem ludziom, którym przez taras przeprowadzano drogę. I wówczas na zebraniu właśnie takim ogólnym pojawił się rzeczoznawca odpowiedzialny za projekt, który nie wiedział o tym, że oprócz hałasu jeszcze są inne uciążliwości i szkodliwości związane z pasem drogowym. Nie wiedział nic o pędzeniu, nie wiedział nic o ścieranych hamulcach, nie wiedział o tym, jak to wszystko wpływa. No, są też tacy, którzy nie pamiętają, że kiedyś kolej bez zbiorników na odchody rozrzucała wokół jaja robaków i
bakterie chorobotwórcze, salmonella i strzelonki i tak dalej. A to były dawne czasy, te spendolino zapewne tego nie będą produkować, natomiast cały szereg innych trudności. Ja myślę, że pozytywne rozwiązanie państwa problemów, nas wszystkich poradników, no właśnie polegało na tym, żeby proponować te terminatory jednak wrzucić. Tak, no można traktować oczywiście jako jeden z elementów odbudowy, bo już trzeba mówić o odbudowie sieci kolejowej. Tak, ona została w potworny sposób zniszczona i mało co. Dobrze, no już tak, ja przystankowo. Za 5-6 zaczynamy kolejny przedostatni punkt programu, czyli debatę. Potem jeszcze wieczorem będzie impreza, tu jeszcze trochę powiem. Teraz zapraszam na kilka minut dosłownie. Bardzo dziękujemy. I dziękuję za.